Teraz biało-czerwone barwy w górę i głośno dopingujemy Polska. Skok Maćka Kota po pierwsze w historii zwycięstwo biało-czerwonych w konkursie drużynowym. Mamy nadzieję, że tak będzie. Maciek, no naprawdę niewiele trzeba, aby wygrać ten konkurs, bo przecież mamy naprawdę bardzo dużą przewagę nad rywalami. Prawie 18 punktów nad Austriakami, ponad 24 nad Niemcami, a więc bardzo spokojnie. Maciej Kot po wygranie pierwszego historycznego konkursu drużynowego. Serii. Teraz 139 metrów we wspaniałym stylu. Noty 4,19, 1,18,5 punktu. Polska wygrywa drużynowy konkurs Pucharu Świata. Od 2001 roku stawaliśmy na podium. Jak mówiliśmy, 3 razy drugie miejsce, 6 razy trzecie. Do tego 2 brązowe medale Mistrzostw Świata w 2003 i 5 roku. A teraz mamy w 2016 roku 10 drużynowym miejscu na podium, najwyższy jego stopień, zwycięstwo Polaków, łączna nota biało-czerwonych, proszę Państwa, posłuchajcie, 1128,7 punktów, nad Niemcami przewaga 41,5 punktu, nad Austrią 42,4 punktu, nad Norwegią 104,5 punktu, no, ale niesamowite. To już jest nieważne, najważniejsze jest to, że pięknie świmy.